Dzień dobry, witam Państwa. Dominika Długosz, Onet Rano. Wiemy, rzeczywiście zakończył się Onet Rano kosmicznie, a my przechodzimy dzisiaj do tematu, który może się okazać bardzo ważny dla wielu rodziców i wielu młodych ludzi w czasie wakacji. Ze mną jest Bogusław Janiszewski, autor książek o tematach trudnych dla młodzieży. Dzień dobry. A jego książka o narkotykach, Nieporadnik, jest też dzisiaj z nami. No i porozmawiamy o narkotykach, a może bardziej o tym, jak rozmawiać o narkotykach. Jak rozmawiać o narkotykach z naszymi dziećmi i czy ten problem jest, czy no właściwie on jest tylko w mediach. Ja mam wrażenie, że to jest jeden z ostatnich tematów tabu, którego nie podjęliśmy w taki otwarty sposób z młodym pokoleniem, a no chyba jest najwyższy czas, żeby o tym zacząć rozmawiać. No najwyższy. Narkotyki to nie jest nowa historia. No one się nie pojawiły 2 tygodnie temu. Nie, narkotyki są z nami od zawsze praktycznie, tylko występowały w różnych formach. Natomiast to, co dzisiaj możemy obserwować, to zalew różnego rodzaju substancji, często substancji chemicznych, nienaturalnych i też zwiększającą się dostępność. Dzisiaj młodzi ludzie mają narkotyki na wyciągnięcie ręki, co mocno zmienia sytuację. Powiedział pan, są z nami od zawsze. No, dokładnie są z nami od zawsze. 40 lat temu też był problem pod tytułem, nie wiem, kompot gotowany z maku, czy bardzo brudne narkotyki pochodzenia chemicznego. I też mówiono o tym, że ta dostępność jest coraz większa. Więc dlaczego my żeśmy nic nie zrobili przez 40 lat z tym? 40, 50, 60. A powiem szczerze, chyba nikt na świecie sobie z tym problemem do tej pory skutecznie nie poradził. Amerykanie wydali dziesiątki miliardów dolarów na walkę z narkotykami. Nie przyniosło to żadnego rezultatu. W tej chwili mamy epidemię fentanylową, narkotykową w Stanach Zjednoczonych. Więc tak naprawdę z perspektywy państwa nie ma na to pomysłu. Nie wiadomo, czy żadnego lepiej państwa, karać. Nie naszego państwa, tylko ja żadnego. Ja przynajmniej takiego państwa nie znam. Można karać śmiercią za narkotyki, można legalizować narkotyki. Nie mam wrażenia, żeby to zmieniało w jakikolwiek sposób sytuację. No więc dobrze, gdzie w takim razie sytuację można zmienić? W domu. Wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce w tej chwili, gdzie można efektywnie wpływać na nasze dzieci. Nie liczyłbym na państwo w tym zakresie. Nie liczyłbym za bardzo na szkołę. Tym miejscem jest dom i tymi osobami, które mogą ten stan zmienić, jesteśmy my, rodzice. Jak my mamy zmienić ten stan, skoro my, rodzice, albo mówimy nie, to nie moje dziecko? Znaczy, moje dziecko na pewno nie używa, moje dziecko na pewno nie ma nic wspólnego z używkami żadnymi, ani z alkoholem, ani z narkotykami. Nie rozumiemy tych nowych narkotyków, nie wiemy, które to są i nie wiemy w dodatku, jak sprawdzić, nie powodując u dziecka natychmiastowego oporu, braku zaufania, czy nasze dziecko jest uzależnione, czy nie. No, ja bywam w szkołach na spotkaniach i zazwyczaj nauczyciele mówią wtedy, u nas nie ma problemu z narkotykami, ale tam w szkole naprzeciwko już jest, więc mam wrażenie, że dorośli często wypierają ten temat. A szkoda, bo temat jest poważny. Co w związku z tym robić? No przede wszystkim zdobyć tę wiedzę. Myślę, że my dorośli unikamy tego tematu, bo niewiele na ten temat wiemy. Ale gdzie ja mam zdobyć tę wiedzę? Czy nie powinniśmy gdzieś tutaj pracować razem ze szkołą? Czy to nie jest tak, bo, znaczy wie pan, ja rozumiem, że jak przychodzi pan od narkotyków do szkoły i jest pogadanka dla całej klasy, to głównie ta klasa siedzi i się podśmiechuje z tego, że przyszedł pan od narkotyków. To samo jest, jak przyjdzie pani od seksu, czy to samo jest, jak przyjdzie ktoś rozmawiać o alkoholu. Więc jak to zrobić, żeby jednak nie zdejmować problemu ze szkoły, nie przenosić go tylko na rodzinę. Gdzieś ta współpraca rodziców ze szkołą jest moim zdaniem konieczna. Tak, natomiast ja jednak upieram się przy tym, żeby spróbować otworzyć temat w domu. I to nie wtedy, kiedy zaczynamy podejrzewać, że coś się dzieje, tylko po prostu zacząć rozmawiać o czymś takim jak substancje psychoaktywne, jak to działa, po to, żeby oswoić dziecko z tym tematem, a jednocześnie otworzyć taką furtkę do rozmowy wtedy, kiedy pojawi się jakiś problem czy jakieś wyzwanie. Żeby ten młody człowiek miał odwagę w sytuacji dla niego trudnej, kryzysowej, drastycznej, zadzwonić do rodzica. I myślę, że o to w pierwszej kolejności powinniśmy. Znaczy mówimy nie o sytuacji mam, bo ktoś mi tu proponuje, tylko mówimy już o sytuacjach skrajnych. To znaczy
musimy my, rodzice, wiedzieć, że nasze dziecko może znaleźć się w sytuacji, tak, kiedy wzięło coś, nie do końca wie co, ma... Nie wie, co się z nim dzieje, nie wiem, dostaje palpitacji serca, ma taki paniki, albo wplątało się w jakąś nieprzyjemną sytuację. Ja bym jednak założył, że niezależnie co myślimy o naszym dziecku, ono zapewne czegoś spróbuje. No też pamiętajmy o presji środowiskowej. No, nasze dzieciaki funkcjonują w stadach. Jeżeli w tym stadzie coś się dzieje, ktoś coś przyniósł, bierze, jeżeli tego nie weźmiesz, no to możesz z tego stada wylecieć, możesz być przegrywem. A to jest sytuacja dla młodego człowieka niezwykle trudna. Tam się koncentruje ich życie, w tej grupie. A my, dorośli, nie mamy na to wpływu, ani nie mamy kontroli. Jeżeli nasze dziecko czegoś spróbuje, to co to może być w tej chwili i jak ja mam to rozpoznać? No, przede wszystkim 90% Polaków spożywa alkohol, więc w naturalny sposób, no, nie czarujmy się, nasze dziecko też pod ten alkohol sięgnie. Ten wiek inicjacji jest coraz szybszy. Dzisiaj 14-latki już sięgają po alkohol. Statystycznie rzecz biorąc, jeszcze wcześniej nasze dziecko może sięgnąć po papierosa, bo tutaj ten wiek średni to jest 13,5 roku. Zauważmy, że w tej grupie od 15 do 18 roku życia ponad 60% młodych ludzi pali w tej chwili papierosy. I to jest trochę taka ścieżka wejścia do innego świata. A znaczy, trochę świecie... przestańmy też udawać, że są lepsze albo gorsze uzależnienia, zwłaszcza dla młodych ludzi. No tak, no bo młody człowiek, korzystając z nikotyny, no już uczy się, że może wpływać na stan swojego organizmu i dziś do waporyzatora włoży to, a jutro włoży na przykład marihuanę. Więc jeżeli mielibyśmy zastanawiać się, co się może pojawić, no to na pewno może się pojawić marihuana, bo to jest najbardziej powszechny specyfik. No ale też... A z tych chemicznych, bo marihuana jednak, powiem szczerze, trochę rodzicom w pewnym wieku kojarzy się z czymś naturalnym i wielokrotnie słyszę rodziców, którzy mówią, machają ręką, mówią, dobra, marihuana, no to jest naturalne, przynajmniej byle chemii nie brał. No po pierwsze, marihuana to może być marihuana, ale to może być tak zwany maczan, bo nie wiadomo, co ten dzieciak kupi, czyli zioło nasączone jakąś chemiczną substancją, a po czymś takim można na przykład stracić przytomność. Ale marihuana, no to jest również ewentualny kontakt z policją, a tutaj już robi się naprawdę grubo i warto, żeby dziecko wiedziało na przykład, jakie są konsekwencje takiego spotkania. A wracając do pytania, no jeżeli nie marihuana, no to wszelkiego rodzaju psychostymulanty, które są w tej chwili bardzo powszechne, popularne, czyli amfetamina, mefedron, który bardzo mocno, że tak powiem, wybił w tej chwili na rynku narkotykowym. Jak ja mam rozpoznać, że moje dziecko bierze narkotyki? Nie przesłuchując go, nie robiąc testów, nie... ja rozumiem, rozmowa jest najważniejsza. Zawsze rozmowa jest najważniejsza. Ale jeśli dziecko wraca późno w nocy, ja zaczynam nabierać podejrzeń, że gdzieś tam się nie dogadujemy, co ja mam zrobić? No przede wszystkim nie odpuszczać. To znaczy, ja bym nie podejmował rozmowy tego wieczora, kiedy dziecko jest pod wpływem. Bo nawet telefony zaufania radzą swoim młodocianym klientom, żeby najpierw wytrzeźwieli, a potem dopiero wrócili do rozmowy. Natomiast rano po prostu zacząłbym rozmawiać. Jasne, że w tym wieku rozmowa jest w ogóle trudna, no bo my już niczego nie rozumiemy, nic nie wiemy, ale manifestowanie chociażby swojej otwartości, gotowości do rozmowy, nie pouczania, nie karania, tylko uruchomienie dialogu z dzieckiem może zaowocować tym, że w pewnym momencie ono się otworzy. No poza tym bardzo istotna jest uważność. No my po prostu powinniśmy wiedzieć, że nasze dziecko się w jakiś sposób zmienia, że się jeszcze bardziej odcina, jeszcze bardziej się zamyka w tym pokoju albo jest dziwnie pobudzone. Mhm. No to są takie objawy, które powinny niepokoić. A kiedy sięgnąć po ewentualne testy? Bo są testy takie domowego użytku, z których możemy skorzystać. No to
najpierw bym się z dzieckiem zakontraktował. Mhm. Czyli nie wyskakiwał z takim testem, nie wiadomo w którym momencie, tylko po prostu uzgodnił pewne zasady. Ale też zakładam, że w ramach tych zasad godzimy się na to, że nasze dziecko może czegoś spróbować. Tylko chodzi o to, żeby zrobiło to w sposób rozsądny i kontrolowany. Natomiast jeżeli w ramach naszego kontraktu, naszej umowy dziecko łamie zasady, no to umawiamy się na to, że w tym momencie włączamy testy i po prostu te testy robimy. To jest konsekwencja łamania zasad. Kiedy pan mówi spróbować narkotyków w sposób rozsądny, to od razu w rodzicu budzi się takie, ale no jak? Znaczy, od razu załóżmy, że najprawdopodobniej statystycznie rzecz ujmując nasze dziecko czegoś... Znaczy nie wypierajmy, tak? Nie wypierajmy tego. Mhm. Więc jeżeli przyjmiemy, że ono zacznie, że ono czegoś spróbuje, no to stwórzmy mu w miarę komfortowe warunki do tego spróbowania, czyli dostarczmy mu pewnej wiedzy na temat mhm. tego, jak działają substancje, czego nie, absolutnie nie powinien robić, gdzie tutaj w tym wszystkim leżą kluczowe ryzyka. Mhm. A też rozmawiajmy z dzieckiem w momencie, kiedy do tego doszło, na przykład jak się czuł, jakie były tego objawy, jakie są teraz konsekwencje, co się dzieje w jego grupie rówieśniczej. Ostatnio słowem odmienianym na wszystkie przypadki to jest fentanyl. Co my o nim wiemy? Czy to już jest problem w Stanach? Na pewno. A u nas? W Stanach to jest gigantyczny problem, ale tam jest troszeczkę inna kultura, inna sytuacja, inna droga wejścia tej substancji, no by tam się zaczęło od kryzysu związanego z lekami przeciwbólowymi. Tak. U nas fentanylu, że tak powiem, na rynku jest jak na razie mało. Mhm. On ma... Wywołał takie wzburzenie medialne, jest spektakularny, natomiast to jeszcze nie jest wyzwanie. Wczoraj rozmawiałem z doktorem Erykiem Matuszkiewiczem z poznańskiej toksykologii, no, potwierdza, że na razie to nie jest problem. Problemem są głównie substancje psychoaktywne typu mefedron, klefedron, amfetamina. Pacjenci z tego typu objawami czy po tego typu substancjach lądują najczęściej w tej chwili na toksykologii. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bogusław Janiszewski był gościem Onetranowiem. Proszę państwa, to jest książka nie tylko dla młodych ludzi, mimo szaty graficznej, która może uwagę przyciągnąć, to jest również książka dla rodziców. Znaczy, chcecie dowiedzieć się, co może dziać się z waszym dzieckiem, to jest dobre miejsce, żeby to się dowiedzieć, jak z tym dzieckiem pogadać, co zrobić, kiedy dziecko już ma problem, żeby dowiedzieć się również, jak działa jego mózg. Gdzieś tam połóżcie sobie na stole, może dziecko sięgnie, może będziecie mieli okazję ze sobą pogadać również o narkotykach, bo tego tematu po prostu zwyczajnie unikać już się nie da. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę bardzo. W Onet Rano. Wiem, ja nazywam się Dominika Długosz, a dzisiejszym naszym wydawcą był Patryk Miś.